A teraz w raporcie po raz kolejny dowód na to, że okazja czyni złodzieja. 63-letni mieszkaniec Włodzisławia Śląskiego nie dość, że zapomniał zamknąć samochód, to na dodatek pozostawił w środku dokumenty i kluczyki w statyjce. Po chwili nieobecności właściciela samochód dosłownie zapadł się pod ziemię. O przebiegu tego zdarzenia oraz o jego szczęśliwym zakończeniu w relacji rzecznik Włodzisławskiej Komendy Joanny Paszendy. Na ulicy Radlińskiej kierujący pojazdem wjechał na parking przy sklepowy. Śpieszył się. Przez roztargnienie zapomniał pozamykać pojazd. Niestety w tym pojeździe otwartym zostawił swoje dokumenty oraz kluczyki w stacyjce. Chociaż później tłumaczył, że na zakupach spędził jedynie kilka minut, no okazało się, że to wystarczyło, by pojawił się amator na jego pojazd. Kiedy wrócił, pojazdu nie było, mężczyzna zgłosił kradzież. Cała ta historia skończyła się dosyć szczęśliwie, ponieważ jeszcze tego samego dnia ten samochód został odnaleziony. Sprawca porzucił go na terenie Pszowa. Niemniej jednak jest to doskonały przykład na to, że okazja naprawdę czyni złodzieja, dlatego jeszcze raz, kolejny raz apelujemy o czujność, o pilnowanie swojej własności, nie kuszenie złodziei.